Tylko w województwie śląskim istnieje ich prawie 900. Mowa o ochotniczych jednostkach straży pożarnej. Ich potrzeby wciąż są spore, ale wysłużony sprzęt i stare samochody sukcesywnie wymieniane są na nowe. Ostatnio wsparcie trafiło m.in. do druhów z powiatów włodzisławskiego, raciborskiego i rybnickiego. 2 października w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Włodzisławiu Śląskim miało miejsce wielkie święto strażaków ochotników. Druhowie, którzy swoje zadania wykonują z potrzeby serca, po raz kolejny zostali docenieni. Jednostki OSP Stóży Śląskiej i Biertutów otrzymały nowe wozy bojowe. Te dwa wozy, które przekazujemy, to kolejne dwa wozy, które zabezpieczają nie tylko powiat włodzisławski, cały okręg rybnicki, ale również zabezpieczają całe województwo i cały kraj. Koszt zakupu nowych samochodów był ogromny. Jeden pojazd to wydatek rzędu 800 tysięcy złotych. Dlatego w przypadku doposażenia ochotniczych jednostek ważna jest współpraca pomiędzy władzami rządowymi i samorządowymi, a także innymi instytucjami jak Narodowy czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tylko w tym roku do śląskich jednostek trafiło ponad 50 nowych aut. Wojewódzki Fundusz i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, bo dzięki tej współpracy my realizujemy ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych i dzięki temu możemy nasze środki połączyć ze środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To blisko 10 milionów złotych, które z tych dwóch źródeł, tylko z tych dwóch źródeł zostało przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodów. Katowicki Fundusz wspiera strażaków, bo to oni oprócz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dbają o ekologię, interweniując w przypadkach zanieczyszczeń środowiska i usuwając skutki niebezpiecznych zjawisk. Poza dwoma jednostkami, które otrzymały nowe samochody bojowe, także pozostałe ochotnicze straże naszego regionu mogły liczyć na wsparcie. Na sprzęt, na wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu raciborskiego. Mieliśmy tych dotacji 19 i dzisiaj wszyscy członkowie, przedstawiciele tych jednostek ochotniczych straży pożarnych, tych 19 jednostek z powiatu raciborskiego, otrzymali takie właśnie promesy. Niektóre jednostki potrzebują jedynie doposażyć się w niewielkiej ilości, to jest 3000, 4000, a niektóre więcej, bo są też takie jednostki, które w ramach tego wsparcia dostają od nas kilkanaście czy nawet 20 tysięcy złotych. Tylko w tym roku promesy przekazano 300 spośród blisko 900 śląskich ochotniczych straży pożarnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył na ten cel niemal 2 miliony złotych. Potrzeby ochotniczych jednostek wciąż są jednak spore, dlatego to nie ostatnie takie wydarzenie w tym roku. Nasz powiat też jeszcze otrzyma samochód i OSP Duże, ale i OSP Szczybnik. Reszty nie mogę zdradzać, ale jeszcze coś będzie w zanadrzu, także na pewno coś, ten powiat raciborski nie jest w tyle, wręcz przeciwnie, idzie cały czas do przodu i będziemy oczekiwać jeszcze na więcej. Podczas uroczystości w Włodzisławiu komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanci powiatowi podkreślili, jak ważna dla nich jest współpraca z jednostkami ochotniczymi. Wyrównujemy szanse na to, żeby każdy mieszkaniec Śląska czuł się bezpiecznie, ale czuje się również bezpiecznie dzięki temu, że jesteście wy. Bo sprzęt sam nie pojedzie, bo sprzęt sam się nie obsłuży. Patrząc na was, chylę czoła za to, że robicie to z własnej woli, z empatii i z miłości do bliźniego. Dziękuję wam za to i powiem, że liczę na więcej, bo my, Państwowa Straż Pożarna, bez was nie damy sobie rady być tak skuteczni. Oni są wręcz niezbędni, bo bardzo często tak bywa, że na przykład mnogość interwencji w jednym czasie wymusza na nas to, że jesteśmy, dysponujemy te jednostki. Są też zdarzenia, gdzie te jednostki samodzielnie działają. Najlepszym dowodem na to, że jak one są potrzebne, to właśnie są takie uroczystości, przekazywany sprzęt. Nowy, nowoczesny sprzęt, który jest posiadany tych jednostek, no, w zdecydowany sposób podnosi stopień bezpieczeństwa mieszkańców wszystkich powiatów. Dzięki nowym sprzętom strażacy ochotnicy mogą pełnić swoją służbę jeszcze lepiej. Najważniejsze jest jednak, aby jak najrzadziej dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń, a z każdej interwencji druhowie wracali cali i zdrowi.